Witam kolegów, koleżanki na locie numer 4 moim. Zapraszam również od razu do subskrypcji kanału. Jakoś fajnie tak przybywa. No i jest wiadomo, cieszę. Dzisiejszy lot, już jest godzina praktycznie 2:06, więc jest późno, a lotu jeszcze nie ma. Z tego powodu, że pogoda dzisiaj, no jak myślę, że w części Polski północnej, zachodniej całej, jak wygląda, więc deszcze spowodowały, że nie było możliwości puszczenia na trasie, dużo deszczy. Więc nie było na siłę wypuszczać, to są gołębie młode, to nie są gołębie, które jeszcze sobie w niektórych rzeczach mogą poradzić. Deszcze powodują, że mogą omijać, przechodzić, zmoknąć, więc nie było podejmowane ryzyka u nas przez lotowego, któremu ładnie przepatrzył to wszystko i jakby no, podjął decyzję o cofnięciu się, więc nie ma ryzykowania, to są gołębie wszystkich hodowców, więc nie ma jakichś tam głupich decyzji i takich nieprzemyślanych. Więc się cofnęliśmy, godzina 13:15 wypuściliśmy z Koszalina około 130-140 km, a mieliśmy mieć 240 bodajże, do nas jest 220. Więc no tak wyszło, no zobaczymy. Lepsze chyba jakieś wypuszczenie trochę dalej niż te krótkie. Nieraz wypuszczanie w okolicach domu, i bo wiadomo, kilometraże są różne. Dla niektórych to jest blisko, dla niektórych daleko. Gołębie przygotowane na lot 200 parę kilometrów. Lekko miało być podwiatr boczny, więc gołębie przygotowane w ten sposób, puszczane za blisko, no różnie bywa miny, więc całe szczęście, że jakoś tam ta pogoda nam... No i miejmy nadzieję, że będzie udany. No teraz jaki będzie, to pokażę. Więc oddziały niektóre puściły, no niektóre mają miny, niektóre czekają. No aby się wszystkim zeszły, bo to żadnemu oddziałowi nikt nie wróży żadnej nigdy miny. I nawet jak jest ciężko, żeby się poschodziły chociaż do wieczora i jutro, bo pewnie deszczu dostały, to gdzieś przesiedzą. Niektóre przesiedzą i wrócą, a niektóre już nie wrócą. Gołąbki zostały takie późne, u mnie tylko jeden wrócił z pierwszego lotu. Tutaj o, ta samiczka wczoraj wróciła, więc nie ta, o tu, o samczyk może być, tu wrócił, więc wczoraj akurat nie zdążył na lot, bo tak by poszedł od razu, bo gołąb był tylko na jednym locie, więc też takie trzymanie takich gołębi u mnie nigdy nie było, które nie mają jakiegoś programu, chociaż zrobione w 70%. Bo to trzymane na zimę, a później jest różnie z tym. Więc nic, no czekamy. Jak pójdzie, tak pójdzie, zobaczymy. No mam nadzieję, że będzie lepiej. Zeszły, wiecie koledzy, że nie było za jakoś tak dobrze. No w tym tygodniu może trochę być lepiej, trochę tutaj jakby więcej uwagi, choć wywożone nie były. Były raz popołudniem, tylko w piątek. Więc to się okaże, ale troszeczkę rano zacząłem wypuszczać. No mogłem od razu rano wypuszczać, rano wieczór, bo nigdy tego nie robiłem, ale gołębie są jakby takie, no może nie rozlatane i widziałem, że tak troszeczkę im to dużo dało jakby tego latania w oblotach, to od razu tak widać troszeczkę, jak one się ruszają, więc myślę, że no zobaczymy, no nie będziemy tutaj nieraz się chwali, nie chwali się dnia przed zachodem słońca, jak to mówią, nie? Także nic, zapraszam do oglądania przylotu. A, tak jeszcze mi naszło ten. Zapraszam również, nie wiem jak koledzy wiecie, na naszym też tutaj profilu facebookowym strony jest plakat naszego tu kolegów dużo ogląda z Okręgu Gdańskiego, nas, mnie, czy tutaj będą u nas. Także fajnie, piknik integracyjny jest jakby po lotach koło 20 września, więc nie, tu zapraszam w imieniu Okręgu, bo to na pewno jakieś takie spotkanie się można jest i trochę z rodzinami przybyć i myślę, że i że będzie jakieś takie fajne spotkanko, zawsze grilla, ognisko ma być, meczyk, więc na pewno raczej chcę być, także zapraszam tak tu w imieniu, bo zawsze tak jak mówiłem, tutaj oddział Kartuzy Żukowo mój jakiś tak trochę chcę nieraz pokazać, nie zawsze się uda tych hodowców pokazać, ale zobaczymy, po lotach może się uda. I tak samo okręg, z którego latam, Okręg Gdański, zawsze tutaj mogę przy okazji trochę wspomnieć i w cudzysławiu wypromować, czy pokazać, jak tu się lata na północy. Wiadomo, jesteśmy rozciągnięci, tak jak wszędzie, także no nic, nie będę tu już gadek urządzał, także jak tylko się pojawią jakieś pierwsze gołąbki,
to będę starał się nagrać, zobaczymy jak się zejdą. 26 sztuk poszło, tyle co tydzień temu, także zobaczymy, no czekamy. No już mamy 2 godzinki dobre od wypuszczenia, nic nie widać, gdzieś tam niby coś słychać, ale jak to wiadomo, w każdym oddziale jest, ktoś coś niby ma, ale jak to do czego, to wychodzi, że nie ma, także tłute latają, na dachu siedzą 2 białe, takie tu wkurzają od 2 dni. Mi się to, mam nadzieję, że tu nie będą się zrywać i robić jakiegoś tu popłochu. No ale nic, czekamy. No, tu jakby prace trwają mojego głębnika. Na pewno zaraz będą pytania, każdy ciekawy. No go mam ze względów takich, żeby elewację miał podobną, tak trochę estetycznych, a trochę chciałem, piątka jest, będzie ocieplone ze strony tylko tej zachodniej i tu boki, front będzie normalnie drzewo. To może pokażę. O, tu normalnie front, całe drzewo, bazeria i tak będziemy działać dalej. No dalej to będzie, także nic, czekamy dalej. Czy się coś doczekamy, czy nie, to zobaczymy. No i już na bliższych kilometrażach się pojawiają gołębie. Więc coś co pomału będzie. Tutaj coś idzie, ale to chyba... Nie, to takie tam. Także zaraz będziemy coś może mieli. A my nie będziemy mieli. Taki wrzesień, ogólnie zimniej się robi, nie wiem jak kolegów, ale już to spadek temperatury, wiadomo, że było w początku tygodnia, ale są takie momenty, że jest chłodno już. No ale nic. Abyśmy strat nie odczuli. No i jest trochę gołębi, znaczy trochę gołębi, no pojawiły się pojedyncze sztuki u kolegów, więc lot widać, że będzie ciężki. U mnie nie ma nic, także jakiejś takiej szpicy nie ma co marzyć na razie. Więc no czekamy, zresztą wychadzony trawnik wydeptany. A jak nie ma, tak nie ma, także... Także ciekawe jak to będzie. Jest pierwszy. Chodź. Przegapiłem, bo tu trochę krążyłem, bo już taki zniechęcony. No chodź. Ale jest pierwszy. No tak pomału, pomalutku. Akurat też nie jest, jakoś tam się nim nie sypie z nieba. Może trochę lepiej. Ale nie jest tak jakoś mega dobrze, no jednak ta godzina puszczenia, no już na loty to nie jest godzina, ale co zrobić, nie ma opcji innej, kabinę rozpakowywać, cofać się, każda opcja jakoś puszcza jest bliska, każda opcja jest złą, także nic, nie będziemy tu gdybać, czekamy dalej, pierwszy jest. Oby coś tutaj jeszcze nam pospadało, bo tak to te filmiki, no nie są takie jak kiedyś moje filmiki, czy tam jakoś one kapały się sypały szybciej, więc nawet tak głupio jest nagrywać, bo nie ma co nagrywać, jak 26 sztuk na lot taki cięższy, dziwny, to tak one jakoś tak nie ma co tutaj, o tam coś jeszcze, ale nie. Pojedyncze sztuki też wysoko idą, więc tak jak mówię, jak się trochę porozwalały, to w ciągu w tą stronę nie ma tego, nie ma tej masy jakby, nie? No ale to tam takie gdybanie, to nie żadnych nie robię tłumaczeń, bo nie lubię tłumaczeń jak ktoś coś, bo a to za mocne, a to kabina, a to, także nie, ja takich rzeczy tam nie mówię.
po prostu. Tak jest, taki sezon, taki mój sezon i tyle. No nic, czekamy, bo tutaj więcej chyba tu moich opowiastek niż tych gołębi na niebie, no ale co tydzień się staram coś tutaj pokazać dla pasjonatów sportu gołębiarskiego, także nic, czekamy. Przegapiliśmy kolejnego, akurat byłem w domu i jest następny. Skrzydła opuszczone, więc myślę, że jakiś tam wycisk na pewno. Chodź. 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 Szyje ma zaczynają mieć gołe, rozpierzone, więc to im też na pewno nie pomaga. Ale nic. Czekamy. Trochę ich mało tutaj do pieczenia chleba, ale... Ciężko tu łazić, nagrywać. Myślę, że nagram podsumowanie może później, bo tak to 5-10 minut siedzieć, szukać. Może coś nam się tutaj trafi. Mówiłem, udało się. Wymodlony. Chodź. No chodź. Chodź. Samczyk. O, chodź. Także mamy 3, jeszcze 2. Myślę, że jeszcze jakiś tam konkursik może trwać. Tam gołębi trochę poszło, więc jest szansa, żeby chociaż w tym tygodniu przymknąć tą serię. Ale to w zeszłym tygodniu bardzo długo czekałem między 4 a 5, więc taka przerwa zrobiła dosyć mocny taki kibel, ale... No ale może tu coś jeszcze zaraz ten... O, jest następny. Muszę stać z kamerą i nagrywać, bo wtedy jest... Chodź. 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 Także narzekałem, że nie ma co pokazywać, a chociaż piątka będzie. Chodź. Cały czas jestem w szoku, że jakieś tutaj... Chodź. Do środka.
Chodź. Piątka zamknięta. Czy będzie piątka? Nie wiem. Szczerze mówiąc. Chodź. No idź Kaj, no co ty? Się skubię. O, już teraz taka cisza. No ale to tam 7-10 całości to nie ma szans. Piątki też już nie ma szans, ale... Zawsze lepiej mieć serię zamkniętą, niż nie mieć zamkniętej. No nic, teraz jest ważne, żeby się poschodziły, także życzę też powodzenia, końcówki sezonu udanej. Zapraszam do subskrypcji, mam nadzieję, że będzie lepiej i przyszły sezon jakiś mój w lepszym stylu. Także dobry lot. Zobaczę, jak będzie czasowo, jakoś się będę miał, bo też muszę jechać gdzieś, a to nagram jakieś takie zakończenie albo podsumowanie, jak poszło między innymi, jakie straty, także dobrego tygodnia życzę, dobry lot. A jeszcze taka mała wstawka na koniec. Ogólnie z lotu no jest minus 5, jest 21 sztuk z 26, więc no więc trochę brakuje, ale myślę, że jest w miarę i jestem przekonany, że jutro też będą jakieś dojścia, także myślę, że tam po tym, co u nas oddziały przeżyły okoliczne i hodowcy mają też, to myślę, że nie jest chyba tam jakąś wielką tragedią, zważywszy na to, że raczej jestem przekonany, że jutro wejdzie, także także nic, pozdrawiam. Jeszcze raz życzę udanego tygodnia i do następnego. Dobry lot.